ideał. Żadnych gazowanych napojów, żadnych fast foodów. Są za to tradycyjne smaki, zdrowa żywność i produkty lokalne, czyli idea slow food w pełni. Temu unikatowemu przedsięwzięciu przyjrzała się Jadwiga Jarzębowicz. Slow food to zdrowe, wolne jedzenie. Przeciwieństwo fast foodów. Uczniowie z Kiełczowa przechodzą gruntowną edukację smaku. Czy to oznacza, że lubisz szpinak, marchewkę, brokuły? Może nie, ale dlatego, że jak chce się zdrowo odżywiać, to po prostu jem. Z czego najtrudniej byłoby ci zrezygnować? No nie wiem, chyba z czekolady. Im dzieci są młodsze, czyli takie dzieci właśnie szkoły podstawowej, tym łatwiej nam jest przychodzi modelować taką właściwą postawę. Uczniowie mają w szkole stołówkę, prywatną. Obiad kosztuje 8 zł. Płacą u rodzice. Owoce i warzywa prosto od rolnika. Mamy dostawcę z sąsiedniej wioski, który dostarcza nam do szkoły swoje produkty, które uprawia na polu. Na drugie śniadanie też zdrowe produkty. Jeśli chipsy, to wyłącznie z pomidorów lub buraków. Na przekąskę surowa marchewka. 10 groszy za sztukę. Marchewki! To dobre? Dobre, bardzo. Lepsze niż cukierki? Lepsze. Uczniowie powołali klub obrońców prawa do smaku. Sami gotują i pieką. Zakładają też szkolny warzywniak. Wszystko dostaliśmy z myślą o tym, by rozpocząć zdrową żywność w szkole, którą sami wyprodukujemy. Na edukację smaku w wiejskiej szkole nie ma specjalnych dotacji. Szkoła stać na slow food, dlatego że to nie wymaga wielkich pieniędzy. Wystarczy właśnie pomysł i taka konsekwencja w jego realizacji. Uczniowie z młodszych klas piją również mleko z unijną dopłatą. Na owoce w szkole nie było szans, choć szkoła zgłosiła się do Agencji Rynku Rolnego. Żadna firma nie chciała dostarczyć do Kiełczowa jabłek i marchewek. Kiełczów, Jadwiga Jarzębowicz. Ponownie iskrzy między Legnickim Magistratem.